Dzień dobry, kochani, witam was. Czwartek, 7 marca, po godzinie 9, ale wstałam wcześniej. A to dlatego, że jeszcze się ogarniałam tutaj. Ja już po śniadanku i po kawie. Zaraz będę robiła, myła naczynia. Ogarnęła tu co nieco, no i zobaczymy, co dzisiaj w planach. Czy wypali spacer, czy nie. Także będę czekać. Od razu lecę tutaj, bo nie wyrabiam z tymi okularami i następnie będę normalnie pilnować, jak oczka w głowie. Także witam was z pozytywnym akcentem. Dzisiaj od rana słoneczko. Wczoraj rano było pochmurnie, a słoneczko się później pojawiło. A dzisiaj od rana mamy słoneczko, więc hit majonez, super jest. Także znowu zaczynamy pozytywny dzień. No na razie jeszcze chwilowo będą te pogadankowe vlogi z domu, ale powoli zaczynam być aktywna i zaczynam gdzieś tam wychodzić. Proszę was zabrać ze sobą, żeby nie było nudy i żeby było fajnie, nie? No. Także jedna z was mi napisała, że z tymi live'ami to jest kryterium. Także Aniu, dziękuję ci. Aha, no i jeszcze odnośnie Ani. Ania to bardzo fajna dziewczyna. Poznałyśmy się tutaj na YouTube. No nie wiem, może... No, także chciałabym też wam polecić kanał Ani. Ania tam opowiada różne ciekawe historie. Nawet zaczęła pisać. No i pewnego razu zapytała się mnie, czy bym nie chciała, żebym o mnie napisała. Ja pewnie śmiało możesz sobie napisać o mnie historię. Ciekawa jestem, co wymyśli. Także jeśli jesteście ciekawi historii Ani, no to zapraszam na jej kanał. Gdzieś tutaj wam napiszę nazwę. Niestety jeszcze nie umiem podawać linka, ale tu gdzieś mam nazwę, napiszę, więc wskakujcie na kanał Ani. Ania bardzo naprawdę fajna, mądra dziewczyna, także zapraszam do niej na kanał. Z rana polecajki. takie pozytywne polecajki. No i bardzo też fajnie by było, jakby do mnie przybyło trochę osób. Czyli no, rozwinę ten kanał. Ania powiedziała, że no, trzeba mieć 500 osób, żeby robić live. Więc jakbyście mogli wesprzeć mnie, to będzie mi bardzo miło. Zaraz będę się na szortach witać, bo dawno się nie witałam. Tyle się u mnie dzieje, że ojeju. Także idę poogarniać tutaj jak zwykle moją robotę i widzimy się później. Może już na spacerze. Kto wie. Witam później. Jak zwykle trochę mami poruszam. No to dzisiaj niestety zapowiada się posiedzenie w domu. Trochę się plany pozmieniały. I witam was w ten piękny, słoneczny dzień. Wyszłam na dwór, tak wiecie, się przespacerować. To naprawdę jest pięknie, słonecznie. Już wiosna zawitała i mam nadzieję, że na dobre. No dzisiaj widocznie plany nie wypaliły ze spacerem. No i przepraszam, że mam tu się szamocze, ale już wam mówiłam, że jest sytuacja jakaś z okularami. Także widzę, że relacje shorty działają. Także zapraszam chętne osoby na kanał. Bardzo będzie mi miło. Moim marzeniem jest zrobić do 500, a później do 1000 obserwujących. Dzięki temu będę mogła
się z wami bardziej kontaktować i robić live'y. Nawet którzy przemyli, nagrywam filmy życia codziennego, czyli vlogi związane z moją chorobą. Tak pomyślałam sobie, że będę vlogować, pokazywać, że istnieje wiele różnych chorób, między innymi moja, czyli wada serca. Jak sam tytuł mówi, chciałabym też pokazać ludziom, żeby się nie załamywali, żeby dążyli do celu. Chciałabym motywować zdrowych ludzi, ale i nie tylko. I pokazać, że z chorobą da się żyć, tylko trzeba po prostu znaleźć różne sposoby. I jakie sposoby chciałabym pokazywać. Jak widzicie, żyję samodzielnie z narzeczonym. Znaczy nie do końca samodzielnie, bo i tak potrzebuję pomocy, tak? Ale utrzymuję się na własnym. Także jest super. Dzisiaj jest piękny, pozytywny dzionek. Wczoraj miałam rehabilitację, to jeszcze czuję, jak mi tutaj marki nawalają, to mam mówię. Aż normalnie nie mogę. Widzę, jak jest pięknie. To słońce, widzicie z tyłu? W końcu nie ma trybu nocnego. Można się cieszyć. I chciałabym jeszcze polecić jeden kanał. Kanał Ani. Tutaj jeszcze raz napiszę nazwę. Ania śpiewa. Na kanale opowiada różne ciekawe historie. Między innymi nowa jej zajawka właśnie o tych historiach. Historie paranormalne i nie tylko. Kto jest chętny, tego zapraszam również na kanał Ani. Pomaga też mi i ja pomagam jej. Wiadomo, swoim trzeba pomagać. Także tutaj będzie nazwa kanału, wyskoczy. Serdecznie zapraszam, naprawdę bardzo fajna dziewczyna. A ja co dzisiaj zrobiłam? Porządki. Czyli to co zawsze czwartek, że mam wolny dzień, to skorzystałam na tym. Ogarnęłam podłogi, śmieci wyniosłam, czyli standard. Zmieniłam sobie pościel, bo już stwierdziliśmy, że to najwyższy czas. Odkurzyłam łóżka. No ja zawsze przy zmianie pościeli odkurzam. Także dzisiaj typowy dzień z domu. Taka pogadanka jak zawsze. Dzisiaj temat mi się nawinął taki, żeby wziąć się naprawdę ostro za siebie. A to może czekajcie, pójdziemy sobie. A porozmawiajmy sobie z kuchni, a co tam, żeby trochę mieć inny kąt, bo nie tylko kanapa. Nie kanapa, bo jak ja wam mówię, że chcę wziąć się za siebie, to wezmę się za siebie. Będę kontynuować moje postanowienia. Czyli będę ćwiczyć, jak nie będę nie będę miała nic w planach. Czyli ruszymy rowerek i takie ćwiczenie na ręce. No dzisiaj to akurat porobiłam porządki, no to taki ruch jako taki był. No i takie moje przemyślenia to są takie właśnie, że naprawdę chcę się zająć. Tutaj na YouTube motywuje mnie Charlotte. Jeśli ktoś kojarzy Karolinę z tego kanału, no to zapraszam. Ona pokazuje, że ćwiczy, że wychodzi często. No i wiadomo, zdrowo się odżywia. No i ja to też chcę robić. Znaczy, zdrowo odżywiać się odżywiam. Ja nie mam takiej diety, żeby wiedzieć, czy tam przytyć, czy schudnąć. Po prostu dla własnego zdrowia. No i też organizm daje mi znać, żeby jednak no właśnie zdrowiej się odżywiać. Także to są moje postanowienia noworoczne, które powoli już wdrażam, no bo to wiadomo, teraz ciepło idzie, no to człowiek będzie bardziej
aktywny i będę to tak wdrażać, żeby już zostało ze mną. Czyli spacery zimowe, a nie tylko wiosenne. Właśnie zdrowe odżywianie. No i chciałam wam powiedzieć, że już tego nie jem cukru. Wiadomo, sobie pozwolę od czasu do czasu tam na jakąś bułkę słodką. To z kofra z mamą zjem, czy tam pójdę na jakieś ciasteczko. Ale to tylko to w formie słodyczy sobie pozwalam. Tak to ogólnie staram się unikać cukrów, a jeśli chodzi o jakieś zdrowe przekąski, no to troszeczkę orzeszków sobie jem. No i no, paluszki nie są zdrowe, ale no biorę sobie trochę i podjadam takie przekąski, żeby było. No i mam dużo owoców i zaraz sobie tutaj ma zjem bananosa. Właśnie bananek wyleci. Jako można powiedzieć, taki podwieczorek po obiedzie. Także tutaj będę chciała też was motywować. O, i może zrobimy taką serię, nie wiem, ćwiczeń na rowerku czy coś takiego, żebyście też byli zmotywowani. I jak nie będzie się nic takiego działo, to będą właśnie takie serie. Także chcę zmotywować i planuję kupić sobie ciężarki. Mam już matę i zbieram na rowerek stacjonarny i taką bieżnię, co można, wiecie, na aplikacji z komórki za drzwiami sobie postawić i rozłożyć. I taką bieżnię bym chciała, znaczy nie do typowego biegania, tylko wiecie, żeby te kiry rozruszać, bo tak się zostałam i nic dziwnego. I stąd te moje przemyślenia. Nic dziwnego, że mnie biodro prawe, słuchajcie, nawet boli, bo jak tak człowiek siedział całą zimę, no to granaty się zostały. No, także to wygląda tak, będziemy się motywować i zapraszam do komentowania w komentarzach, czy wy też działacie, czy stosujecie jakieś diety. No i wiadomo, że będę też piła wodę, bo woda jest podstawą. Ogólnie już piję wodę, tylko wiecie, no tak bardziej się jeszcze przyłożę do tego. Woda jest podstawą właśnie, żeby co najmniej tam 2 litry pić na dzień. No i jeszcze prośba moja, dajcie mi suma, żeby mój kanał się rozwinął. Bardzo bym chciała domić 500, tam widziałam chyba kryteria na live'ów 1000 czy 500. Choć jedna z was mówiła, że robiła live'y, jak już miała 500. No będzie fajnie, jak sobie bardziej porozmawiamy, poznamy się. Nie tylko na filmikach, także moim marzeniem jest domić do tych 500, a później do 1000 subskrybujących. Naprawdę bardzo bym chciała, żeby kanał się rozwinął. Ja się staram i dajcie znać w komentarzach, bo planuję zrobić, nagrywać filmiki. I myślę tak, od poniedziałku do piątku i czasami soboty, ale będą się pojawiały w granicach 18-21, bo wiem, że wieczorem jesteście bardziej aktywni. I dajcie znać mi w komentarzach, czy te godziny wam odpowiadają. Niekoniecznie u mnie zostanie przedział konkretnej godziny typu 19 czy 20, bo zależy, jak mi zejdzie ze sprawami tutaj w domu, bo cały dzień też mnie nie ma nieraz. Dlatego mówię te granice godzin i piszcie w komentarzach. Oczywiście dziękuję przybyłym i obecnym widzom, że jesteście. Zapraszam do i zachęcam do zostania. Oczywiście proszę o kciuki do góry. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć, pa!